Zadanie 10. Liczbę p przekątnych dowolnego n kąta można opisać następującym wzorem funkcji, gdzie n jest liczbą naturalną większą bądź równą od 4. Punkt a. Narysuj wykres funkcji p dla n mniejszych niż 7. Mamy wzór naszej funkcji, ale wiemy, że n muszą być mniejsze od 7. Ale jednocześnie muszą być większe bądź równe od 4. Więc nami może być czwórka, piątka albo szóstka. Ok. No i teraz po prostu wstawiajmy tutaj do wzoru kolejne liczby naturalne. Więc w miejsce n wstawiamy, jak widzisz, 4, 5 i 6. A tutaj wyznaczamy wartość tego wzoru. Najpierw liczymy P od czwórki. Więc tutaj i tutaj w miejsce N wstawiamy czwórkę. Liczymy najpierw oczywiście działanie w nawiasie, później mnożenie, można się poskracać i otrzymamy dwie przekątne. Tak naprawdę tutaj mamy oczywiście czworokąt, a w czworokącie mamy zawsze dwie przekątne. Teraz tutaj w miejsce N wstawimy piątkę. Więc Zarówno tu, jak i tu wstawiamy piąteczki. 1, druga razy 5, no i 5 minus 3. Działanie najpierw w nawiasie, później mnożenie. I otrzymujemy, że w pięciokącie mamy 5 przekątnych. Teraz przejdźmy do sześciokąta. Więc liczymy P od szóstki. I znowu, zarówno tutaj, jak i tutaj do wzoru wstawiamy szósteczki. Widzisz, to są te miejsca. Działanie najpierw w nawiasie, później mnożenie i otrzymujemy 9 przekątnych w sześciokącie. Teraz tak naprawdę rozpatrując tę tabelkę jako takie przygotowanie do narysowania funkcji wiemy, że każda taka kolumna jest punktem. Mamy trzy punkty. Pierwszy punkt ma współrzędne 4,2, więc szukamy raz, dwa, trzy, cztery dwa, to jest ten punktnik. Kolejny 5,5. 5. Następny 69. Tutaj mamy szóstkę i w górę 9. OK. I tu już mamy narysowany wykres podanej funkcji dla danego warunku. Teraz przejdźmy do punktu B. Ile boków ma wielokąt, którego liczba przekątnych P spełnia następujący warunek? Mając wzór i następujący warunek, zauważamy, że tutaj w miejsce literki P. Widzisz, można wstawić tenże wzór. Więc literkę P, jakby gumką ścieramy i wstawiamy tę całą wartość. Ok, tutaj już mamy właśnie podstawioną wartość określoną wzorem. No i trzeba rozwiązać taką nierówność. Teraz taką nierówność należy pomnożyć razy 2 w celu likwidacji tej dwójki. Nie warto bawić się z łąkami, więc mnożymy zarówno 40 razy 2, zarówno środkowy element razy 2, więc ta dwójka nam się już redukuje, i 50 razy 2 to 100. I teraz, tak naprawdę, trzeba się zastanowić, jakie liczby spełniają nam taką podwójną nierówność. Zauważ, że tutaj w miejsce n'a wstawiamy dowolne liczby naturalne. Większe od czwórki, ale jeżeli tu wstawimy jakąś liczbę, to ta kolejna wyloczynie będzie o 3 mniejsza, więc możemy sobie po prostu tutaj, tak jakby troszeczkę, postrzelać. Jeżeli weźmiemy sobie n10, to ta druga liczba, która powstanie nam z nawiasu, to jest o 3 mniejsza, więc będzie to siódemka. Ale 10 razy 7 to 70. No i widzimy, że 70 nie należy do takiego przedziału. Nie leży między 80 a 100. Więc bierzemy sobie liczbę większą o 1 od dziesiątki. Niech to będzie 11. Ale 11 trzeba pomnożyć przez liczbę o trzy mniejszą, czyli przez ósemkę. Patrząc cały czas na ten wzór. Wychodzi nam liczba 88. Jest ok. Tutaj nam pasuje. Liczba 88 leży w podanym przedziale. Weźmy sobie jeszcze jedną, o jeden większą od jedenastki, czyli dwunastkę i dwunastkę mnożymy przez liczbę o trzy mniejszą, tak jak mówi wzór, a liczba o trzy mniejsza to dziewiątka. I w wyniku mnożenia mamy 108, ale 108 już jak widzisz wychodzi nam poza ten przedział. Więc tylko jedenastka, czyli n jest równe 11 jest rozwiązaniem naszej nierówności. Piszemy odpowiedź. Szukany wielokąt ma 11 boków. Teraz przejdźmy do punktu C. Wyznacz n kąt, dla którego pn jest równe 2n. Mówiąc w uproszczeniu, należy znaleźć taki wielokąt, który ma dwa razy więcej przekątnych niż ilości boków. Więc, tak naprawdę, uzupełniamy ten wzór. Chcemy znaleźć, takie n, dla którego ten wzór będzie równy 2n i otrzymujemy właśnie równanie. Mianownik likwidujemy przez pomnożenie całego równania przez 2, więc tutaj dwójka nam redukuje się, otrzymujemy n razy nawias, a tutaj 4n. Wymnażamy n przez nawias. n razy n, n kwadrat, n razy minus 3, minus 3n. 4n przeniesiemy na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Z prawej strony nie mamy nic, czyli spisujemy 0. n kwadrat przepisujemy, redukujemy n i otrzymujemy następujące równanie kwadratowe. Takie równanie rozwiązujemy przez wyłączenie n przed nawias. Widzimy, że zarówno pierwszy, jak i drugi jednomian dzieli się przez n. Więc piszemy n razy, no i co będzie w nawiasie? n kwadrat podzielić na n to n. Minus 7n podzielić na n to minus 7. Równa się 0. I widzimy, że w takim równaniu iloczyn jest równy 0 tylko wtedy, gdy albo n jest równe 0, czyli pierwszy czynnik mnożenia, albo drugi czynnik, czyli ten nawias, jest równy 0. Tu już mamy wynik, a tutaj n jest równe 7. Więc rozwiązaniem takiego równania jest n równa się 0 i n jest równe 7. Ale patrząc na warunki zadania, n musi być większe bądź równe od 4, bo n to ilość boków w naszym wielokącie. Więc to n nie spełnia warunków zadania. Można to wykreślić lub napisać komentarz: nie spełnia warunków zadania i mamy tak naprawdę jedną odpowiedź n równa się 7. Możemy sprawdzić i obliczyć ilość przekątnych 7 kąta. Tutaj i tutaj w miejsce wzoru wstawiamy siódemki. I po odejmowaniu, po wymnożeniu otrzymujemy 14 przekątnych. Jest wszystko ok. Tak jak mówi zadanie, powinniśmy otrzymać dwa razy większą ilość przekątnych niż ilość boków, więc piszemy odpowiedź do punktu C. Szukana liczba n jest równa 7, więc jest to 7-kąt.